Ja swoją zamieniarkę mam wpuszczoną do schowka. Teraz wam ją pokażę. O, psia dupa, ale to jest. Wiecie co, najpierw posprzątam, później wam to pokażę. A więc dobra, świetnik mamy posprzątany. Czekajcie, ja się odsunę trochę. Zrobię miejsce, żeby było lepiej widać. A więc tak, moja zmieniareczka jest tutaj wpuszczona. Też jest oczywiście na karty pamięci, na USB. Możemy jacka sobie podpiąć, no ale ja chcę tamtą zainstalować, także to będzie chciało, to jest do sprzedania. Jest kabel wypuszczony. I co? Co my tu mamy w zestawie? Ja mam ulotek, gwarancja, papierki. Jest nasza zmieniareczka. Kurczę, jest mniejsza nawet większościowo niż Jator. No, troszkę mniejsza, widzicie? Co tu jeszcze jest? Aha, kupując zmieniareczkę, musicie sobie wybrać, jakie macie podłączenie do radia. Chodzi o te kostki. Dobra, to jest tu, baradyjka, to idzie do zmieniarki, kabel masowy, tutaj dodatkowo jest kabel jack, a tutaj mamy pewnie mikrofonik, o, jest klips, tak jest, tutaj jest mikrofon, który podłączamy jackiem do zmieniarki i mikrofonik z taśmą możemy sobie przykleić gdzieś tutaj, albo złapać sobie zadaszek na przeciwsłoneczny. Chociaż ja myślę, aby to wykorzystać, żeby zainstalować ten mikrofon tutaj w lance pod sufitki. To są takie fajne, specjalne wycięcia, takie kratki. I z tego co widziałem, tam dużo właśnie fabrycznych mikrofonów jest instalowanych. Spróbuję go zainstalować tam, zobaczymy jak będzie zbierał głos. Jak nie, to po prostu wypuszczę go gdzieś tutaj z lewej strony na daszku czy coś. I tyle. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, mam takie pytanko jeszcze. Z racji tego, że u mnie w garażu mocno piździ, musiałem się ubrać, jak widzicie. Powiedzcie mi proszę, czym ogrzać taki garaż najlepiej? Ja wiem, że najlepiej by można było tutaj zainstalować kozę. Po prostu sobie dorzucać drewienka i fajnie by to zdawało egzamin. Niestety ja tego nie mogę zrobić, bo z tyłu mam sąsiadów, także no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby im kopić. Myślałem nad Webasto, takim na diesla. Garaż około 30-32 metrów. Myślałem, żeby dodatkowo dołożyć do tego taki grzejnik, żeby spaliny maksymalnie wykorzystać, ponieważ tam na wyjściu mają około 150 stopni z tego, co oglądałem. I tym troszkę ogrzewać garaż. Myślałem o piecyku jakimś gazowym czy coś, no ale to znowu spaliny wdychać to cały czas. Poza tym to też nie jest takie tanie. Także zastanawiam się właśnie, co tu zrobić. Podpowiedzcie mi w komentarzach, proszę. Będę bardzo wdzięczny. No i co, wracam do nagrywania. Dobra, w pierwszej kolejności musimy sobie oczywiście wyłączyć radio. Lepiej odłączyć zasilanie, żeby tam w razie czego jakiegoś zwarcia nie zrobić. I co, wyciągnąć radyjko. W zależności co mamy, u mnie siedzi RNS 4. Wyjmaki są potrzebne, tu. I uchylimy sobie ekran, albo powinno wyjść pod ekranem. Sorki. Żeby właśnie wyciągnąć to całe radyjko, odpiąć i pokażę co dalej. Prawdopodobnie też będziemy musieli odkręcić schowek. Schowek jest na kilka śrubek. Już wam pokazuję. Tutaj. 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 Śrubki, ósemeczki. Prawdopodobnie jest tutaj też z boku pod tą plastikową zaślepką. No, po prostu sobie bierzemy pyk śrubokręcikiem, odginamy i od spodu też będą chyba trzy śrubeczki do odkręcenia. A więc tak jak odkręcimy sobie schowek,
To jest napięć śrub. Ja go sobie już położyłem tutaj. Odłączamy sobie kosteczkę zasilającą. Tutaj co przychodzi? O! To jest od oświetlenia. Idzie do lampki tej tutaj, co mamy pod nogami. Jak to się ma? U mnie oczywiście nie ma. Bieda Edition. I idzie sobie zasilanie do lampeczki w środku. I idzie kabelek tutaj do tego siłownika. Ten siłownik warto sobie wziąć, jakoś przesmarować czy coś, ponieważ jak on się nam zaciera, często właśnie nie możemy otworzyć go i później urywają nam się zawiasy. Standardowy problem w Audi. Dobra, ja sobie kabel wyciągłem, ten co idzie od zmieniarki. Teraz mamy fajny dostęp tutaj, aby przeprowadzić później następny. I bierzemy się za wyciąganie radia. Dobra, i teraz tak jak wyciągnęliśmy sobie radio, wiadomo, odpinamy sobie kosteczki. Ja już podłączyłem ten swój kabel od starej zmieniarki. O, można podłożyć, bo już nie będzie potrzebny. Potrzebny będzie nowy kabel. I tak samo, mamy podłączenie, bynajmniej u mnie było takie 8-pinowe. I kabel masowy. Jego sobie prowadzimy tutaj z tyłu. Tak samo będzie szedł do schowka, chyba że chcemy gdzieś indziej umiejscowić swoją zmieniarkę. No ale myślę, że to jest najrozsądniejsze miejsce. No. Tu sobie go wyprowadzamy. Teraz tak. To co idzie do zmieniarki, pod to podłączamy jeszcze ten filtr, który żeśmy kupili. Oczywiście możemy kupić bez. Ja spróbuję z. Zobaczymy, czy będą jakieś zakłócenia. Podłączamy to wejście najpierw pod filtr i drugą stroną podłączamy pod naszą zmieniarkę. Dobra, to mamy. Już niech sobie siedzi. I teraz tak. Widzę, że to będzie widać. To jest oryginalna kostka, co idzie do radia. I to musimy spiąć razem z tą naszą kostką, co idzie od zmieniarki. Fabryczna zmieniarka też jest na taką kostkę. To są dwa rodzaje. Albo jest taka cała szeroka wpinana, albo jest właśnie taka 8-pinowa. I w zależności... ja to wyjebałem. W zależności albo musimy sobie kupić taką przejścióweczkę, albo po prostu wpinamy w to. Poczekajcie, żeby nie pomieszał. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Wpinamy sobie. To jakby musimy połączyć razem. I wpiąć tutaj. Już mamy połączenie. To jest miejsce fabrycznej zmieniarki wpięte, także jak będziemy chcieli włączyć zmieniarkę, to klikamy dwa razy CD i po prostu nam się ona załączy. A ten kabelek, jak mówiłem, do masy, do radia podpinamy i zobaczymy, czy to zadziała. Dobra, słuchajcie, radyjko mamy podłączone, zmieniareczkę też, także przetestujemy, jak to działa. Spróbujemy najpierw połączyć się z telefonem. Kurczę, muszę nagrywać aparatem, dawno tego nie robiłem. Moja lustrzaneczka będzie do sprzedania, jakby ktoś chciał, no ale dobra, do dzieła. Wefa. Dobra, jesteśmy połączeni, gotowe. Odpalmy sobie jakąś muzyczkę. Co to mamy? DJ Killer. Tu sobie wchodzimy oczywiście w CD. Na tym, na radyjku, tak żeby nasza zmieniareczka była. No i dobra, odpalamy muzyczkę. O. O. Dobra, to tyle.
Coś się dzieje. Sterowanie z telefonu. Fajnie gra. Powiem wam, że zajebiście myślałem, że będzie gorsza jakość dźwięku, ale jednak daje radę to. Jestem bardzo zadowolony. No to co, teraz trzeba jeszcze sprawdzić jakość połączeń. Zobaczymy, na razie podłączymy sobie gdziekolwiek mikrofon położymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mikrofon sobie na razie założyłem tutaj na słoneczko, tak na szybkiego, po prostu, żeby sprawdzić jakoś połączeń. Zadzwonimy do kolegi i zobaczymy, jak to się sprawuje. Łączymy się z radyjkiem jeszcze raz. No ja rozłączyłem. Wefa. Podłączono, gotowe, dobra, dzwonimy. O, słychać sygnał. Halo? Siema mordo. Siema mordo, co tam? Taki trochę stłumiony dźwięk. Słuchaj, nagrywam filmik na YouTube, testuję właśnie nową zmieniareczkę i sprawdzam jakość połączenia przez zestaw głośno mówiący. Powiedz mi, jak mnie słychać? Słychać się bardzo dobrze, jak najlepszym porządku, mordo. No widzisz, no to się cieszę. Także test zaliczony. Dzięki wielkie za pomoc i za test. Nie ma sprawy. Dobra, no to trzymaj się, cześć, na razie ho. Trzymaj się, na razie, wszystkiego dobrego. Cześć. Hej. No, tak jak widzicie, ja go słyszę bardzo dobrze z głośników, gdzie mikrofon jest stosunkowo no, dosyć daleko. Ale widzę, że jest wszystko ok, także przeciągnę sobie go tutaj słupkiem. Zaraz wam pokażę, jak zainstaluję i będzie gicił. No dobra, ja sobie kabelek przeciągnąłem. Czekajcie, może wyłączę ten mikrofonik. Na razie tutaj dałem, po prostu nie mam teraz czasu z racji tego, że znowu jak zwykle jak coś rozebrałem, to muszę gdzieś jechać, także mikrofonik jest na razie tu, docelowo pewnie będzie w innym miejscu, zobaczymy. Kabelek sobie schowałem, przeciągnąłem pod sufitką słupkiem, także go nie widać, wychodzi z schoweczku. Zmieniareczka jest tutaj już podłączona, wszystko bangla. Może ją gdzieś tu przymocuję u góry w schowku, tak żeby nie przeszkadzała, żeby się coś przypadkiem nie odłączyło. I, o właśnie, pokażę wam. Widzicie, takie sobie gniazda dodatkowe kupiłem na aux i USB. Taka przedłużka. I prawdopodobnie zainstaluję to sobie tutaj, w tym miejscu. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. No niestety dzisiaj nie zdążę, nie mam jak. Muszę to zostawić na inny dzień. Jestem zadowolony, wszystko działa fajnie, gra łupie, także o to chodziło. No co, jak mówiłem, moja zmieniareczka stara jest do sprzedania. Jakby ktoś chciał, to proszę pisać w komentarzu, odezwę się. Co jeszcze? Aha, takie ogłoszenia parafialne. Oto oprócz tej zmieniareczki właśnie do sprzedania będzie moja lustrzanka jeszcze. Nikon D3400. Będę musiał ją wystawić, jakby ktoś chciał. To też proszę pisać w komentarzu. Ja ją miałem, ponieważ wcześniej interesowałem się fotografią. No ale na chwilę obecną po prostu nie mam na to czasu. No i
Moja doba jest za krótka, dlatego chcę ją sprzedać, bo szkoda, żeby się kurzyła. Przebieg tam jest znikomy. Praktycznie, nie wiem, kilka tysięcy zdjęć, to jak na lustrzankę, to jak nowa. Do tego do sprzedania są wtryski 380 Boscha. One są nówki sztuki, jedynie założone w celu strojenia mojej Audicy, no ale wtedy wyszły problemy z paliwem i zostały zdemontowane i dlatego ja już ich nie zakładałem. Auto zostało wystrojone na moich wtryskach. Obecnie jest tam 192 konie, 305 Newta, także wystarczy mi to. Już po prostu więcej tego nie będę robił, także tam jest za... W opisie wrzucę Wam po prostu link do Facebooka i do OLX-a, gdzie jest to wystawione razem z nowymi gniazdami tryskiwaczy oryginalne i tak samo dodatkowe jeszcze uszczelnienia. Kwota tam mi się wydaje, że symboliczna, na pewno dużo taniej niż wszystko nowe kosztuje. I co jeszcze? I jakby ktoś potrzebował, to posiadam do sprzedania na bieżąco klosze do lamp przednich. No już trochę ich tego sprzedałem. Proszę pisać w komentarzu. Też wrzucę link do OLX-a, do Marketplace'u. Na pewno dużo taniej niż wystawiane są na Allegro, bo na Allegro są ponad 400 zł. Tak jak wspominałem, jak coś chcecie, to piszcie w komentarzach. Na stronie też jest chyba mój podany mail, ale to jak coś, to się szybciej tutaj odezwę, bo bardziej to widzę. W przyszłym tygodniu zamierzam wybrać się na giełdę Lubin. Taką małą relację może zrobię, bo może uda mi się jakieś graty kupić do garażu, coś doposażyć, jakieś imadło, jakieś inne pierdoły. Także jeśli jesteście chętni, abym taki film nagrał, taką relację, też dajcie znać. Co jeszcze? Za jakiś czas na pewno, jak zrobi się cieplej, planuję taką zrobić serię po prostu spotkań też z widzami. Kurde, ja nie jestem żadnym nie wiadomo jakim youtuberem, nikim znanym, ale chodzi o to po prostu, abyście wy mogli pokazać swoje samochody, zaprezentować je, takie po prostu będą szybkie takie wywiady, pokazanie, zaprezentowanie swojej fury. Z tego, co tam z kilkoma osobami rozmawiałem, to już kilku chętnych jest. Także jak coś, zgłaszajcie się, zobaczymy, czy to wypali. Aha, i napiszcie mi proszę, bo zamiast tego aparaciku chciałbym też zakupić coś lepszego do nagrywania, bo na razie tylko telefon, ale chciałbym albo właśnie zakupić jakiś bezlusterkowiec, albo kamerę jakąś sportową, nie wiem, GoPro czy coś. Dajcie znać, co jest w miarę dobre budżetowo na początek. Bo wiadomo, to ja nie jestem profesjonalistą do nagrywek garażowych i takich prezentacji, po prostu aby to było. No i co, nie przedłużam. Jak chcecie jeszcze jakieś filmy, wszystko piszcie w komentarzach, dawajcie znać. Lajkujcie, subskrybujcie kanał, oglądajcie, udostępniajcie. Wszystkiego dobrego, cześć.